panie burmistrzu, jak się grało? O, świetnie, świetnie. Trochę mam jeszcze... mam trochę zakwasy na mięśniach ust, ale się udało. No, świetna zabawa, ale przede wszystkim powrót do starych czasów, sentymentów, kiedy jeszcze Jurek świętej pamięci Zdanewicz prowadził tę orkiestrę. Jak się okazuje, chętnie wracamy do tamtych czasów i chętnie chwytamy za te instrumenty. Tu już jest 16 Europarada. W tym roku mamy 8 orkiestr, z tego 4 zupełnie nowe. Chcemy, aby na festiwal przyjeżdżały również orkiestry, które jeszcze do tej pory nie występowały w Skowoli i chętnie przyjeżdżają, bo ten festiwal uznawany jest wśród orkiestr dętych jeden z najlepszych, więc tu warto być po prostu i cieszymy się, że co roku zawsze mamy więcej zgłoszeń niż miejsc na ten festiwal. Przejął pan pałeczkę po dyrygencie Jerzym Zdanewiczu. Jak panu się pracuje z orkiestrą? Musimy jakoś ze sobą wytrzymać. Jest ciężko bez pana Jurka, bo to stało się, jak wszyscy pewnie wiedzą, dosyć nagle. Niespodziewanie dla nas wszystkich, no ale właśnie pamiętając o nim, chcemy właśnie grać jak najdłużej się da. Więc robimy wszystko, żeby to, co on stworzył, to dzieło w postaci Młodzieżowej Orkiestry z Suchowoli trwało jak najdłużej i prezentowało się jak najlepiej. A jak się pracuje z absolwentami, którzy tak naprawdę na co dzień nie mają styczności z instrumentami? No więc największy problem to jest taki, że nie jesteśmy na co dzień ze sobą. Trudno się nam zebrać na próby, więc nie zawsze wszystko się składa i układa tak, jakby się chciało. No ale dobrze, że są tacy, którzy chcą i mamy nadzieję, że będzie to trwało.